Wiecie, kim słychać? Będzie. Oj, to słabo. A teraz? Teraz nie będzie. Machamy jeszcze raz. Nagrywa się? No. Może powiesz coś o swoim kliencie dzisiaj cudownym, który ma talent matematyczny gorszy od mojego? Nie będę mówił. Całe te wypłaci nie będą mi na kanale. Aha. Tak, nagram jutro albo pojutrze. Nie, jutro albo we wtorek. Nagram te całe wypłaciny odnośnie klienta dzisiejszego, odnośnie w ogóle wszystkiego. Odnośnie całego tego rolnictwa, bo tak, teraz mamy... Tak, odnośnie całego rolnictwa. Teraz mamy taki zapierdziel, że tylko robota, dom, spać, robota, dom, spać. Głównie ty, bo ja pracuję teraz dość... To będzie filmik, film, czy jak to tam inaczej nazwać? Dla ludzi o mocnych nerwach. 18 plus. Mówiłeś, że zrobisz go. Będzie 40 plus. O, mam się. To nieźle. A teraz jedziemy po Martynkę, tak? Tak. I tyle. Prezencik mamy dla niej. Taki fajny. To jest trzeci nasz klient, znaczy trzeci nasz pasażer. Klient. No właśnie. Czasami jak widzę tych swoich klientów, niektórych oczywiście większość jest kulturalna i tak dalej, ale zdarzają się różni, to właśnie mają tyle inteligencji, co misiek. Nie obrażaj misia. No tak. Nie obrażam klientów, ale naprawdę większość jest fajnych, miłych, wyrozumiałych i nie wiem, co jeszcze powiedzieć, ale czasami się zdarzy taka perełka, jak to ostatnio mówiłem, której... Nie pamiętam już. Spalę nie. Zaraz ten dowcip, bo nie pamiętam. No nie pamiętam, spalę go zaraz. No to powiedz koniec. To jest właśnie koniec. Wiem, nie powinienem rzucić gumy, jak mówię. Czekajcie chwilę. Nie było tego widać. Ale włosy mi się nie chcą układać. Do swojej dziewczyny takiej wystrajony jesteś, tak? A jak? Nie o mnie chodzi. Patrz, ile jadę, Justyna. 70. Tu można 70 jechać, kochanie. Wiem, dlatego jadę tyle, co można. No. Po moim ostatnim zdarzeniu z policją. Ale w ogóle tak, zapłaciłeś już mandat, ale co było głupie, jak chciałeś zrobić przelew z... Tak, zapłaciłeś. Nie zapłaciłeś? No nie, zapomniałem. No, super. Na przykład po terminie, nie? Ustawowym. No i w poniedziałek zapłacę, nic się nie stanie. Właśnie, bo chcieli zapłacić w terminie przelewem z banku i co ci tam wyszło? No i wyszło mi, że przelew podatkowy, można płacić tylko jako przelew podatkowy i potem tam podać coś tam, jakiś tam numer tego. Już nie pamiętam, co tam dokładnie było. A tam że jakieś pity było, w ogóle no strasznie, strasznie dziwna rzecz, nie? Bo to z Inteligo, tak? Tak, z banku Inteligo chciałem zapłacić, nie? Będę musiał spróbować jeszcze z banku to zapłacić, czy się da. Jak się da, to fajnie. Nie będę musiał po pocztach ganiać. Płacić 2,50. 2,50 się płaci za złodziejskim przelewom. Widzisz, sam taki jesteś. Sam taki nie, jesteś. Taki jestem, bo nie, dla mnie przecież to bez różnicy jest. No przecież należy się jakaś prowizja w poczcie za... No tak. Ale mogliby brać 5 groszy przecież. No. Ty się cieszysz, że nie biorą prowizji od sumy. Znaczy? Tam powiedzmy 10%. No. Bandyci i złodzieje. Tak mógłbym, hejtujesz ludzi, tak którzy mógłbym, są tacy jak ty. Tak mógłbym, no nie hejtuję ich wcale, tylko tak się zbijam, bo tak mógłbym na każdego mówić. Paliwo na stacji i co? I 50% akcyzy? No, złodziejstwo. Powinno przegięcie. Być po 50 groszy, skoro w Wenezueli jest cały zbiornik za 2 grosze można kupić. Chcesz żyć tak jak w Wenezueli? To nie chodzi, że chcę żyć, tylko to jest taki właśnie hejt. Można wszystko zhejtować, każdą jedną rzecz. Albo ktoś pracuje za 1200 zł czy 1300 i hejtuje, że jak ja mogę mu sprzedawać maliny po 6 zł. Jako może się godzić za pracę za 1200? A nie, inaczej. Jak ty możesz za takie grube pieniądze pracować, człowieku? Na Ukrainie za 300 zł pracują. No, a u nas Ukraińcy, dziady jedne, cholerniki są! To są takie ciężkie osoby do współpracy tutaj. A z nimi jest tyle papierkologii załatwiania spraw tych urzędowych, tak, żeby zatrudnić. Tak, oni mają w dupie wszystko. I niebo nie później.
weź to wszystko, załatwię. To jest tylko taki przedsmak tego, co będzie na moim kanale. My gdybyśmy sobie teraz właśnie taki zrobili skrypt rozmowy, co mamy mówić. To jest tylko przedsmak tego, co na moim kanale będzie. Ale takie rzeczy to tylko na moim kanale, bo jak zablokują to, to przynajmniej tylko jeden kanał zablokują. Nie szkoda i dlatego właśnie na kanał gospodarstwa rolnego nie będziemy tego wrzucać, tylko wspomnieję na tym, że Łukasz taki filmik nagrał i tak, tam podlinkujemy. Tak będzie. Numer jeden karta na czasie, obserwujcie. Nie co ty? Sam co zrobię kartę na czasie. Ale wydrukuję. W ogóle były niesamowite strajki rolników i tak dalej, protesty. A w telewizji nie było ani słowa, a moją matkę... Szczególnie, że w ogóle nie oglądam telewizji. Nie oglądam, a moja matka normalnie się zagotowała, bo nie pamiętam już, która stacja telewizyjna, wzięła wypowiedź jednego rolnika, który stwierdził, że polskie rolnictwo ma się bardzo dobrze. Przy produkcji poniżej kosztów. Bardzo dobrze się ma. Tak, super. Zobacz, Ukraińcy przywożą jeszcze taniej i się przecież im to opłaca, no... A my gdzie teraz jedziemy? A ostatnio na dworzec. Już? A ja wiem. Myślałam, że do twierdzy, nie? Tak, ale to może do twierdzy. No, do twierdzy. Co ja mówiłem? Że Ukraińcy przywożą. No, coś potem miałem powiedzieć. O, jakie fajne felki w pola lezie. To co? Nie wiem, bo coś miałem jeszcze powiedzieć, żeś mi z tą twierdzą. Dobra, no bo jedziesz na nowe miasto. No dobra, mniejsza z tym. Kończymy nasze wypociny dość krótkie i takie ogólne. Zapraszamy na kanał Łukasza i wbijcie na kanał gospodarstwa, bo tam już się zaczęły pojawiać regularnie filmiki. A to była kargatka, tak? Wyszła nam kargatka. Była.